Pokój wam, bracia, witajcie. Szósta niedziela okresu zwykłego. Czytamy Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego: Chcę, bądź oczyszczony zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przypisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie. Słowo, które otrzymuje, otrzymujemy w tą szóstą niedzielę. Jakoś przychodzi w kontekście dla mnie osobiście w kontekście tego czasu, który już teraz w środę będziemy otwierać, w który będziemy wkraczać ten czas Wielkiego Postu, który nas będzie prowadził do Paschy. I jest dla mnie takim światłem, jak przeżyć ten czas, który już tutaj jest na wyciągnięcie ręki. Bo mamy wszyscy nasze zmagania i trudności. Może one nie są jakieś takie wielkie. Może to jest tak, jak opisuje to pierwsze czytanie, na razie jakaś mała rysa, jakiś mały znak, jakaś drobna niedogodność. Ale to słowo mówi, że nie możemy. Bagatelizować drobnych problemów, drobnych pęknięć, które się pojawiają w naszym życiu. Dlatego, że one prowadzą do tej sytuacji, którą przedstawia dzisiaj Ewangelia, kiedy życie już się zupełnie rozpada, kiedy jesteśmy chodzącym trupem, kiedy jesteśmy takim już bankrutem skończonym, kiedy nasze życie przestaje już w ogóle funkcjonować, kiedy nie jesteśmy w stanie wejść w relacje z żadnym człowiekiem. I myślę tutaj w kontekście na przykład małżeństw. Ostatnio wiele spotkałem i rozmawiałem z małżonkami, których życie się zupełnie sypie. Do tego momentu, tego zupełnego rozsypywania się relacji, kiedy człowiek nie ma już specjalnie nadziei na to, że cokolwiek może się stać. Do tej sytuacji. Yy, Prowadzą te drobne pęknięcia, które się pojawiają. My jest, mamy naszą, naszą taktykę, my mamy nasze strategie. Na początku mówimy lepiej o tym nie rozmawiać, szczególnie my, faceci, mamy takie, taką taktykę Zamieść pod dywan ale to też jest praktyka wiem to z wielu doświadczeń, z wielu rozmów, ale także z własnego doświadczenia że kiedy pojawiają się te drobne pęknięcia, to zamieść pod dywan jakoś, to czas to uleczy, to przejdzie. I wiemy, że jeżeli będziemy wszystko zamiatać pod dywan, to na końcu ta góra tego, tego badziewia, tego wszystkiego, co jest dla nas nie do, nie do pokonania, urośnie do takich rozmiarów, że nie będziemy się nawzajem widzieć, jeżeli będziemy siedzieć w, w domu. Nie możemy bagatelizować tych drobnych pęknięć. Potrzebujemy pójść i szukać pomocy już wtedy, nie czekać do tego momentu, kiedy już wydaje się, że wszystko już jest za późno. Kiedy już nie, nie, mamy, nie mamy ochoty w ogóle nawet walczyć. Ale nawet jeżeli ta sytuacja jest już w takim właśnie momencie, kiedy to życie się zupełnie rozsypuje. Kiedy jesteśmy jak ten trendowaty, który nie, nie ma już nawet odwagi, odwagi, ani, ani sposobności wejść w relacje z drugim człowiekiem, to jest ktoś, kto się nami nie brzydzi. Myślę, że sami doprowadzamy się czasami do takiego momentu, kiedy no. no ta, ta relacja z drugim człowiekiem jest wydaje się niemożliwa że ten drugi człowiek szczególnie to widać w małżeństwach już tak się nami brzydzi tak jest nami zniechęcony że absolutnie wydaje się to nie, niemożliwe ale jest ktoś do którego możemy przyjść i ten czas który będziemy otwierać ten czas wielkiego postu który będziemy otwierać w środę popielcową jest po to żeby Właśnie mieć y, odwagę przyjść do Chrystusa, może z tymi drobnymi pęknięciami, a może właśnie z tym zupełnie rozsypującym się życiem, może jesteśmy chodzącym trupem, może to małżeństwo, ta relacja z dziećmi już tak śmierdzi, tak się rozkłada, że, że nie jesteśmy w stanie nawet usiąść do stołu i rozmawiać. Nie, nie możemy już nawet rozmawiać, bo się nie da. Tak jak trendowaty, który nie miał możliwości, miał zakaz wchodzenia w relacje z wszystkim. Może my już też mamy zakaz, Zakazuje ci. Dostaliśmy, może nie wiem, niebieską kartę, może ta druga osoba rozmawiała z wszystkimi naszymi znajomymi na ten temat. Nie możemy nawet z nimi porozmawiać o tym, bo oni są już ustawieni przeciwko nam. Jest, czujemy się zupełnie osamotnieni. Jest ktoś. Kto czeka na nas, to się nami nie brzydzi. Także dzisiejsza Eucharystia jest takim momentem, kiedy Chrystus pragnie się nas dotknąć. Patrzcie, to jest właśnie piękne. Trędowaty nie miał możliwości, musiał wołać, trędowaty, trędowaty. Musiał nosić oznaki tego na zewnątrz. My czasami nie musimy nosić oznaki, to widać. Widać, że życie się rozsypuje, widać po twarzy, widać po tym, jak się zachowujemy, widać także w tym, jak się odzywamy. Nie, nie, nie musimy mieć specjalnych oznak, żebyśmy byli rozpoznani, bo to widać. Ale Chrystus się nie, nie gorszy nami. Chrystus pragnie dotknąć. Miejmy odwagę przyjść do Niego i mówi: Panie, jeżeli Ty chcesz, możesz mnie oczyścić. Bo prawda jest taka, że nie jest to, że jeżeli jest w małżeństwie jakaś wina, to winne są dwie strony to znaczy żona i teściowa. Jakiekolwiek uzdrowienie rozpoczyna się ode mnie. Nie, nie mamy oczekiwać tego, że w drugim się coś wydarzy, ten drugi wreszcie się otworzy i będzie chciał usiąść do stołu. To wszystko zaczyna się od nas, od naszego dotknięcia poprzez Chrystusa. Ponosimy w sobie ten, ten zarodek tego, tego rozkładu. To jest ta, ten, ten lęk przed umieraniem, który powoduje, że żyjemy dla siebie samych i że w małżeństwie szukamy tego, co dla nas jest dogodne. Dzisiaj Święty Paweł w tym drugim liście mówi: Żebyśmy przestali żyć szukając tego, co dla nas jest dogodne. Żebyśmy wszystko czynili na chwałę Bożą: czyjemy, czy pijemy. A chwałą, chwałą, bo, chwałą Boga jest to małżeństwo, żyjące gdzie on jest pośrodku, jest ta tajemnica tych trzech ołtarzy, w których rodzi się życie. Ale to wszystko zaczyna się od, od tego dotknięcia mojego serca, które jest kamienne, które myśli tylko o sobie, które chce żyć dla siebie, które chce, żeby dzieci żyły w naszej funkcji. Który, który ma swoje plany, swoje marzenia, jak ma małżeństwo wyglądać. A Chrystus uczy nas modlić się i będzie nas uczył modlić się w tym wielkim poście, modlitwą Ojcze nasz, gdzie jest mówione: Przyjdź królestwo Twoje. To jest przychodzenie Chrystusa, królowanie Chrystusa w naszym życiu, że On dotyka wszystkich obszarów naszego życia. Ale także to jest ten plan, jaki On ma na małżeństwo, jak to małżeństwo ma wyglądać. Nie, nie moja idea, ale to wszystko zaczyna się od tego dotknięcia, od, od tego wirusa, który nosimy i który przechodzi na, na wszystko poprzez, poprzez wszystko. Potrzebujemy dzisiaj przyjść do Chrystusa i mówiąc: Panie, ty, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić, możesz dotknąć mojego serca, co sprawi, że moje życie będzie zacząć się składać. Myślę, to jest to najważniejsze jakieś słowo, bo jest, jest wiele, jest tego, to, że, że po tym dotknięciu Chrystusa, jeżeli rzeczywiście On rozpocznie to, to działanie w nas, jeżeli będzie składał, to nie jesteśmy um, zaproszeni do tego, żeby wiele o tym mówić. Ci, którzy wiele opowiadają o tym, jak Pan Bóg uzdrowił, jak Pan Bóg działał, na ogół niedługo nie zostają przy Chrystusie. Bo zaczynają, demon wykorzystuje tą pychę naszą, która gdzieś tam umiera dopiero 5 minut po śmierci, żeby na końcu powiedzieć nam, że to przecież my jesteśmy tacy wspaniali, my wszystko zrobiliśmy, my jesteśmy w porządku, my to jest naszą zasługą. Nie mamy Mówić wiele rzeczy, mamy dawać świadectwo, to znaczy mamy być tą osobą żyjącą, która ma serce z ciała. Rozmawiałem z takim bratem, bardzo mi się to spodobało, kiedy miał poważny kryzys w małżeństwie i rozmawiał ze swoimi rodzicami, to rodzice mu powiedzieli: Słuchaj, to jest ten twój czas walki. Nie, nie zostawiaj tego, wejdź w tą walkę. Powiedzieli takie piękne słowo, powiedzieli, teraz idź i pracuj siedem lat, żebyś mógł zdobyć Rachelę. Tak jak Jakub, który został oszukany i dostał le jako swoją żonę, potem musiał znowu siedem lat pracować, żeby mógł dostać, wejść w relację z, z Rachelą, którą, którą miłował. To jest, to jest to świadectwo. Jeżeli jesteśmy gotowi umierać. W tym, w tym rozpadającym się życiu, rozpadającej się relacji w małżeństwie, z dziećmi, gdzie, gdziekolwiek we wspólnotach, to zaczyna się od tego dotknięcia mojego serca, które sprawia, że jestem gotowy podjąć te 7 lat pracy, walki, umierania, marnotrawienia mojego życia, służenia, żebym mógł zdobyć tą osobę, którą, którą kocham. To jest prawdziwe świadectwo tego, że Chrystus dotknął mojego życia. Piękne słowo. A więc pracujmy, jeżeli najpierw idźmy do Chrystusa i prośmy, żeby dotknął nas, żeby nas oczyścił, żeby z nami zrobił nową rzecz, a potem wejdźmy w to dawanie świadectwa, pracując te siedem lat, żeby, żeby odbudować. Tą, tą relację, nie oczekujmy od drugiego, żeby się zmienił. Pozwólmy, żeby Bóg zmienił nasze serce. Takie słowo dobre, które jest już u progu wielkiego postu, bo będziemy mieli tridum, będziemy mieli wiele różnych możliwości, żeby Chrystus umył nam nogi, służył nam, dotknął naszego serca. Będziemy mieli ryt wielkiego piątku, kiedy będziemy zaproszeni do tego, żeby przylgnąć do krzyża naszego życia, żeby Pan Bóg w tym poprzez to przylgnięcie otworzył nam życie, oby ta pascha, która już jest prawie blisko, naprawdę była tym momentem objawienia się życia, które przychodzi od Boga. Dobrego dnia bracia, dobrej niedzieli. Pokój wam. Thank <music> you.